Bezpieczeństwo w internecie. No dobrze, Gumi. Odkąd pamiętam, w internecie trzeba tworzyć hasła. Mam wrażenie, że co roku każą wymyślać coraz trudniejsze hasła, które ciężko zapamiętać. Dlaczego? I czemu proces tworzenia hasła jest taki ważny? Hasło jest jak klucz do frontowych drzwi domu. Trzeba więc zadbać, żeby było unikatowe i bardzo silne. Oczywiście, gdyby jeden klucz pasował do wszystkich domów we wszechświecie, to wszyscy by taki mieli i mogliby wejść do twojego domu. To naprawdę ważne, żeby hasło było silne i żeby każde konto, na którym ci zależy, było zabezpieczone innym hasłem. Właśnie. Są konta, które... Myślę o tym w taki sposób. Gdyby ktoś się dostał do tego konta, to jaki miałbym problem? Bank, social media, to bardzo ważne konta. Muszą mieć super silne hasła. Ale jeśli konto dotyczy czegoś błahego i to nic, jeśli ktoś tam wejdzie, tak czy siak zawsze są zasady. Minimalna liczba znaków, cyfra, wielka litera, mała litera. Dlaczego zawsze dostajemy takie instrukcje dotyczące haseł? Chodzi o to, żeby hasło było jak najtrudniejsze do odgadnięcia. Lepiej więc nie wybierać często używanych słów, rzeczy, które łatwo jest odgadnąć. A użytkownicy bardzo często wpisują daty urodzin lub imiona swoje czy zwierząt. Takie hasła atakujący mogą łatwo odgadnąć, próbując się dobrać do waszych kont. Niemniej, sposoby zabezpieczania się w sieci z biegiem lat ulegają zmianom. Nie musisz już bardzo często zmieniać hasła, jeśli wiesz, że nie poznał go ktoś niepowołany i że jest silne. Możesz sobie zapisać hasło nawet na przyklejanej karteczce. A najlepiej, żeby użytkownicy byli praktyczni i ustanawiali silne hasła, które będą pamiętać. Cenne uwagi.